wielu paraluchów jest na świecie. Dlatego dziś na deser będzie deser. Krótka piłka. Witam, z tej strony Kysys, a to jest kolejny odcinek Rap Celownika. W dzisiejszym Rap Celowniku pogadamy sobie o płycie Sentino, King Sento. Zapraszam. Mordo, król jest jeden, król Sentino. Tylko król Sentino. Płyta Sentino, King Sento miała premierę 16 lipca 2021 roku i została wydana nakładem własnego labelu Sebastiana, czyli Sicarios. Była ona dostępna do kupienia na stronie Sicarios.eu w dwóch wersjach standardowej za 69 zł i oczywiście w boksie za bodajże 269 zł, a w tym boksie mieliśmy płytę CD, t-shirt, szklankę do whisky, plakat i wlepki. A jeśli chodzi o producentów, którzy dograli się na płytę King Sento, to bity na tą płytę zrobili Crackhouse, Zimzala, Young Sway, Young Wena, Dauf Loni, Get Money, Pioneer, Near, A10 i Alex Rios. Ogólnie King Sento to już trzecia płyta w ciągu 3 miesięcy wydana przez Sentino. Co odróżnia tą produkcję, czyli King Sento, od innych? To, że na tej płycie mamy troszkę inne brzmienia. Na Czary Mary płyta była taka bardziej trapowa. Phoenix był taki mroczniejszy, agresywniejszy, bardziej drillowy. Tutaj, jeśli chodzi o King Sento, to mamy taki powrót do takich wakacyjnych, lightowych brzmień a la latino, popowe brzmienia. Na 11 tracków to już 3, wcześniej dobrze znaliśmy. Można je określać takim mianem bonus tracków dorzuconych do tej produkcji, czyli to Rio, Remy Martin. Martin, dzień i datę, dzień i datę. Bo my złoty w roli mówi dzień i datę. To mogę ogólnie powiedzieć o tej płycie, że no płyta jak poprzednie, ma swoje wady, ma swoje zalety. No nie można odmówić rzeczywiście Sentino, że jest utalentowanym raperem, że potrafi rapować, potrafi sobie przyśpiewywać, zrobić klimat, że fajnie te kawałki bujają, że jest to jakieś innowacyjne. Choć oczywiście warto by było w końcu to dopracować od A do Z, żeby ten produkt był w 100% gotowy i brzmiał tak jak należy. Bo oczywiście znów można się doczepić do miksu i masteringu tych produkcji. Jedne oczywiście są cichsze, niektóre są głośniejsze. Po prostu normalizacja głośności jest różna tych kawałków. Nie można po prostu dobrze usłyszeć tego, co nawija tam Sentino, bo gdzieś ten beat bardziej zagłusza jego nawijkę i słychać takie mamrotanie na bicie z ust Sentino. I nie do końca te kawałki, niektóre są do zrozumienia. Płyta wywołuje skrajne emocje wśród fanów, słuchaczy. Jedni mówią, że oczywiście czołówka tego roku. Znów, że Sentino rzucił nam na totalnego gniota, którego oczywiście trzeba omijać szerokim łukiem i tylko można wsypać tą produkcję do śmietnika. Ja jestem tego zdania, że jestem gdzieś tutaj po środku tego wszystkiego i najlepiej, żeby każdy sobie przesłuchał tą płytę na spokojnie i wyrobił sobie dobrze o niej zdanie, żeby nie było tak o też, że przesłuchałeś raz, to wiadomo, nie słuchałeś wcale, tylko sobie na spokojnie sobie ją przesłuchać i wyrobić sobie markę o niej. Ja, tak jak mówiłem, jestem tutaj w pośrodku wszystkich tych ludzi. Ani nie jestem na wielki props, ani na, że to najgorsze gówno. Jestem pośrodku i powiem, że no, połowę płyty mi po prostu siada. No, oczywiście siadają mi te wcześniejsze znane traki, czyli Rio i Remy Martin. A z tych nowszych to oczywiście otwierający La Linia, Życie, które znam, Różowy pył, Milioner. No to dla mnie to są highlighty tej płyty. Jeśli chodzi właśnie o King Sento, Życie, które zna, no to dla mnie to jest chyba numer jeden. Najlepszy track, jeśli chodzi o tą produkcję, bardzo mi się podoba. Ostatnio wyszedł do niego klip. Nie czuć więcej wstydu. Wracam do życia, które znam. Chronić swoich to mój. Remy Martin to latem po prostu wchodzi bardzo dobrze i teraz ten kawałek po prostu codziennie jest przeze mnie zapętlany, bo naprawdę świetnie buja. Mordo, tylko król Sentino i wszystko jasne. No,
Ja myślę, że Sentino przyda się teraz, przerwa od wydawania polskojęzycznych płyt. Mam nadzieję, że uda mu się znaleźć jakiegoś wydawcy, który wyłoży pieniądze na dobrą promocję materiału, na jakieś klipy i materiały promocyjne i oczywiście ogarnięcie tego pięknie w studiu z fajnym miksem i masterem, bo naprawdę zasługuje, żeby wydać i po prostu pokazać. Może zmieść jeszcze tą scenę polską, że tego mu życzę, bo ma ku temu umiejętności. Na jesień jest zapowiedziana kolejna płyta, nie pamiętam teraz jej nazwy, więc nie będę jej tutaj przytaczał. Ja od paru lat już nie śpię, sam chanów znam w tym mieście, wiem, że boję się coś więcej. A King Sento, myślę, że jest to pozycja warta do, kolejna do sprawdzenia w tym roku po jego Czary Mary i Feniksie. Tutaj mamy bardziej te lightowe brzmienia. Taka wakacyjna płyta, trwa ona tylko 30 minut. Na plaży, w samochodzie, czy na spokojnie w słuchawkach może być słuchana non-stop i myślę, że się szybko nie znudzi, bo gdzieś tam w tle sobie fajnie ona gra. Nie przeszkadza, nie irytuje. No chyba, że ktoś jest takim audiofilem, no i po prostu ten mix mastering czasami może odrzucić. Jeżeli ktoś się skupi na muzyce i na tym, co najlepsze, płyta powinna się spodobać. Choć oczywiście mówię, że nie wszystkie traki tu są super. Nie mówię, że oczywiście tych, których nie wymieniłem, traków jak Trucizna, czy Ready to Kill, Psyrock, to są słabe numery, no ale no po prostu nie siadają mi tak, żebym dla mnie miał jakiś taki duży lipid value do powrotu do tych tracków. W sumie to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o album Sentino, King Sento, taka krótka przemowa i recenzja na temat tej płyty. Jeżeli Ci się podobał ten materiał, to zostaw oczywiście tradycyjnie łapkę w górę, zostaw suba, a my widzimy się w kolejnym odcinku z serii Rap Celownik na kanale Kisses TV. Pozdro, cześć! Wodni jak hieny, nie mają co pić, nie mają co gadać, nie mają gdzie iść, a ja codziennie mam BC, tyle czekolady co...